Idziemy już jakieś 5-6 minut, ale nadal jeszcze nie spotkaliśmy żadnego grzyba. Jedyne trzy grzyby, co tu idą, to raz, dwa, trzy. Uczestniczka numer jeden. Ninja Pregnant Warrior. O, piękny unik. Już jest na drugiej przeszkodzie. Witam Was wszystkich na pierwszej i jedynej pewnie w tym roku wyprawie na grzyby. No a co to jest? Mleczek? Pamiętaj o savoir-vivre, zbieranie grzybów. Jak to się wymawia? Savoir-vivre. A oui. To chyba nie jadalne. No raczej nie. Zbieramy grzyby, które tylko znamy, więc jedynego grzyba, jakiego ja znam, to jestem ja sam. Specjalnie mam tornister grzybiarza. Idziemy. Widziałem już dwóch grzybiarzy, którzy prawdopodobnie zebrali cały plon i dla nas nic nie zostało. Ale być może, kiedy wejdziemy w boczne alejki tego zaczarowanego lasu, wyłonią się następne okazy muchomorów i ich kuzynów, borowików. Ja nie wiem, co to jest za grzyb. Czy to jest ryc? Chyba nie. Nie wiem, i tu drugi taki. Dla wszystkich znawców grzybów zagadka. Co to za grzyb? A to stworzenie, jak się mówi? Limas. Jak na nie się mówi? In limas. A zwykły ślimak? A ślimak, który ma domek, no to escargot. Escargot. A w polskim języku jest chyba tylko rozgraniczenie do ślimak? Bo jakby to brzmiało? Limas, limas, pokaż rogi. Dam ci skorupę. I będziesz ją spłacał 30 lat. Jak to tak można? Nie. Coca-Cola, maseczki. Nie wolno śmiecić w lesie. Apeluję do wszystkich. Pawię. Tam jest wielka żaba, co próbuje wskoczyć na... A ty nie jesteś tutaj? Nie. To jest żaba. Jump. Pik. Ale ładnie. Spięła się. Dobra, zostajemy ci w spokoju. Siema. W końcu spotkaliśmy wiewiórkę. Taki był cel wyprawy. Tylko gdzie ona jest? Przed chwilą ją widziałem. O, jest, na tamtym drzewie. O, i tu zeskoczyła. Jest tu na drzewie. O, widzisz? Na brzozie, na wprost. Tu na dole, na samym dole, widzisz ty? Oh, wait, my friend. Na dole jest. O, na inny dole. Uważaj. Uwaga na poprocie, uwaga na kleszcze. No, widzieliśmy wiewióreczkę. Możemy iść szukać teraz sareneczkę. Wczoraj nie się zabalowała, ponoć orzechówkę piła. 5 godzin później. No chodź, już mały update. Jak czytamy na stronie Zielony Ogródek. O, gdzie tu jest?
ślimaki bezmuszlowe, bezskorupowe, inaczej ślimaki nagie. Czy jednak jest nazwa? Taka bez polotu. No i to jest prawilny ślimak, nie jakiś tam podrabianiec. Ile mamy już grzybów? Stan ten sam co przed wyprawką. Nie mamy grzybów po prostu. Jest niedziela bezhandlowa. Liczyliśmy na to, że zbierzemy trochę grzybów i zrobimy kaszotu z grzybami. Ale jednak nie. Miało być tak pięknie. Jezioro Łabędzi, wersja ekonomiczna. Staw kaczy. Powoli nasz spacer dobiega końca. Niestety przy głównych trasach nie udało nam się zebrać jakichś tam grzybków jadalnych. Było dużo trójaków, tak mi się wydaje, ale na grzybach się nie znam, jak mówiłem na początku. Więc co udało nam się zebrać? Udało nam się zebrać trochę endorfinek i trochę kroków na dzisiaj. Pozdrawiam.